Szczerze powiedziawszy, to było bardzo spontaniczne, bo zobaczyłam baner na budynku i stwierdziłam, że czemu by nie spróbować. Było to trudne? No nie było łatwe. Ja już jestem drugi raz, ostatni raz byłem 6 lat temu, także fajnie, dlatego że to jest centrum mojego zainteresowania, po prostu lubię pisać. Jestem tutaj już po raz czwarty, bo biorę udział od 2014 roku i w porównaniu do poprzednich edycji to jednak muszę przyznać, że było dosyć trudno, ponieważ w tym roku mieliśmy dużo nazw geograficznych i to czasem takich nieoczywistych, nawet takich, z którymi się zetknąłem po raz pierwszy. Zawsze troszkę lepiej, ale znowu udało nam się dzisiaj być zaskoczonym przez tekst dyktanta. Także już wiemy, co mnie pogrążyło, no ale zobaczymy, co ma być, to będzie. To dyktando musi być trudne, dlatego że tutaj startują też tacy zawodowi dyktandowicze, osoby, które naprawdę świetnie znają ortografię. No i żeby wyłonić zwycięzcę, no musi być wiele pułapek, bo nie może być tak, że 15 osób napisze bezbłędnie i wtedy trudno by było wyłonić właśnie zwycięzcę. Więc to dyktando było bardziej, znaczy więcej tam było takich słów trudnych. Na przykład jak Marrakesz, to że się pisze przez dwa R, manekineko, ten kotek taki, który kiwa głową, to też jest taka pisownia, której może ktoś nie znać. Więc więcej po prostu było takich trudnych słów niż sprawdzania reguł, znajomości reguł ortograficznych. Dyktando jest od 1987 roku. Twórczynią dyktanda była redaktor Krystyna Bochenek, dziennikarka Polskiego Radia Katowice, później wicemarszałek Senatu. I do 2009 roku Krystyna była z nami obecna. Nawet ma tę moją podkładkę, bardzo historyczną. Dbam i pilnuję. 2009 rok, ostatni rok, kiedy pani marszałek Bochenek była z nami. Jestem pod ogromnym wrażeniem, bo dzisiaj na sali było blisko 400 osób. 400 osób, które poświęciły swoją wolną sobotę, przyjechały do Katowic, do Centrum Kultury Katowice i stanęło w szranki w niezwykle trudnej dyscyplinie, jaką jest polska ortografia. Cieszę się niezwykle, widać, że ta impreza jest jednak potrzebna, mimo bardzo trudnego jej wydźwięku, że jednak ludzie ciągną i chcą sprawdzić się tak naprawdę. Dzisiejsze dyktando było niezwykle trudne, muszę przyznać, nawet podczas dyktanta sprawdzałam znaczenie niektórych słów i ich poprawny zapis. Cieszę się, że tyle osób dzisiaj właśnie zdecydowało się pisać i nie wiem, co jest tym magnesem. Może, że to już blisko 35-letnia tradycja. Może fakt, że to już jest troszkę dyscyplina język polski, ortografia zapomniana i tak naprawdę mocno niedoceniana, więc cieszę się, że ta impreza dalej cieszy się powodzeniem.